Budzicie się rano i nagle widzicie koło waszego łóżka wielkie, włochate bydle z 8 odnóżami. Co robicie w takiej sytuacji? Czy to jest wrzask, panika, wyskok przez okno, łapanie za kapcia, krwawa miazga, pająka? Nie ma. Otóż wydaje nam się, że właśnie w tym okresie, teraz pomiędzy jesienią a początkiem zimy, tych pająków próbuje się dostać do naszego domu jak najwięcej. Okazuje się, że to nie jest prawda. Mam dla was złą wiadomość, ponieważ te pająki cały rok mieszkają z wami. A według Lawrence'a B. z British Arachnological Society tylko 5% pająków możecie zauważyć. Reszta sobie siedzi w ukryciu i czeka na muchy lub komary. Te pająki, które widzicie teraz, które wychodzą pomiędzy wrześniem a połową listopada, to dojrzałe samce, które wychodzą na poszukiwanie swoich partnerek, ponieważ rozpoczął się i będzie trwał, tak jak wspomniałem wcześniej, do połowy listopada okres godowy dla pająków. Te pająki pozostaną ze swoimi partnerkami aż do momencie tu wyklucia się młodych. Kolejna makabra. Kilkanaście procent małych pajączków po prostu jako pierwszy posiłek pożera swoją mamusię. A ona zadowolona z tego, że spełniła swój macierzyński obowiązek, po prostu pozwala się zjeść. A nawet jak się nie pozwala, to i tak nie ma wiele do powiedzenia. Słuchajcie, Lawrence B. twierdzi, że pająki, które mieszkają w naszym domu, są naszymi przyjaciółmi. Nie ma naukowej metody, żeby się tych pająków pozbyć z domu. Zresztą byłoby to dość mocno niedobre, z tego względu, że te pająki odpowiadają za to, że muchy i komary nie są przez cały rok plagą. One je po prostu łapią i zjadają. Czy one wam grożą? Nie. Te pająki uważają, że to wy mieszkacie u nich. One się was boją, a odsetek w Polsce, tudzież w Wielkiej Brytanii, jadowitych pająków jest tak niewielki, że trafienie na pająka, który mógłby zrobić wam krzywdę, jest praktycznie niemożliwe. Adam Świątkowski, do usłyszenia w kolejnych filmach. Już przygotowuję dla was cykl o tym, w jaki sposób możecie przyjechać do Wielkiej Brytanii, kiedy potrzebujecie wizę, kiedy nie potrzebujecie. Do zobaczenia. Cześć.